Siemaneczko, z tej strony Vayr, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lisa the Painful po jakimś miesiącu. Dla tych, którzy domagają się Pocket Mirror, informacja jest taka, że nie wiem kiedy ten odcinek Lisy został wrzucony, ale Pocket Mirror nagram raczej jakieś 1-2 dni po tym, jak wrzuciłem wam Lisę, więc nie wiem, policzcie sobie, bo nie wiem kiedy ten film zostanie wrzucony. W każdym razie, dzień dobry. Tutaj jest opuszczony budynek tam na dole. Moi przyjaciele i ja gramy sobie tam w karty. Ja tylko wyszedłem na zewnątrz zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, ale powinieneś do nas dołączyć. Brzmi jak plan, my friend. Chodźmy zatem zagrać w karty w trakcie apokalipsy, kiedy nasza córka jest aktualnie molestowana przez jakichś randomowych zboczeńców. Brzmi dobrze! Nie brzmi. W każdym razie przyznam wam się, że... Co jest? A, mamy debów za to, że nie bierzemy Joy. Przyznam się wam, że poekspiłem... Kurwa, dajcie mi powskończyć. Więc dzień dobry. O, dobra, to jest idealny moment, żeby się wytłumaczyć. Więc mamy 184 maksy, ponieważ poza kulisami podekspiłem trochę nasze postacie, żeby nie były bezużyteczne, więc jesteśmy ogólnie bogaci i stać nas na wszystko. Możemy kupić coś takiego jak shooter? Nie wiem, co to jest. Ale kupmy to. Kupmy również nowe... Wristbandy. Dobra, da. A ty jemu nie kupimy nic zbyt bezużyteczny. Ach, rasizm. Dobra, załóżmy to. Sorry, Terry. Nie zasługujesz na lepsze rzeczy. Okej. Nern. To jest aż dziwne, że... Nern walczy rewolwerem. Czajcie to. Ja myślałem, że jego zdolności będą typu męczenie przeciwnika swoimi opowieściami, a koleś ma rewolwer. Okej, wybaczcie, nie było mnie na chwilę, bo miałem interwencję. Halo, dzień dobry, przyszedłem zagrać w karty. Mam radość, 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 radość w głębi mego serca. W głębi mego serca. W głębi mego serca. Okej, cieszę się. Mam radość, radość, radość w głębi mojego serca. W głębi serca dziś. Brzmi chujowo, może po angielsku brzmiałby lepiej. Joy. Down in my heart. Cześć. Mieliśmy grać w karty. A jak jest z tobą? To nie wygląda jak spotkanie na karty. O! To jesteś ty! Twoje serce wydaje się być smutne. Poprawmy mu humor? Zdobyliśmy trochę Joy. Pamiętaj, żeby dbać o siebie. Sprawdzimy cię wkrótce. Co za debile. Co jest? Co to miało być? Drzwi nie drgną. Okej. To ma sens. Cześć. Zrobiliśmy cygaretki. Cigarette. Bardzo dobrze. Generalnie jesteśmy aktualnie nie dość, że bogaci, to jeszcze mamy od cholery dosyć przydatnych przedmiotów, takich jak tajemniczy jerki, który odnawia zdrowie, trochę coli, Coca-Coli, butelki, cygaretki, bezużyteczny Joy oraz perfumy, które wskrzeszają sojusznika, więc generalnie nic teraz nie może stanąć nam na drodze. Ho, brzmi dobrze. Co to jest? Koleś wygląda jak my przed zgoleniem. Siema. Witaj. Cześć. Centrum karate żelaznego tygrysa Billa Muhammada. Czy chcesz nauczyć się moich technik żelaznego tygrysa? To nie będzie łatwe. Okej. Najpierw test. Widzisz ten klif? Musisz z niego zeskoczyć. Dopóki nie będę uważał, że udowodniłeś swoją wartość. Porozmawiaj ze mną, kiedy będziesz uważał, że udowodniłeś swoją wartość. Okej. Czemu nie? Skakanie z klifów to moje hobby. Au. Już. Cześć. Mech, nie jestem jeszcze pod wrażeniem. Kontynuuj. Okej. Ja w sumie też. Z chęcią poskakałbym więcej. Au. 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 Już. Mech, nie jestem jeszcze pod wrażeniem. Gnoju! Jak możesz nie doceniać moich wspaniałych skoków? Okej. Będziemy skakać, aż nam czaszka pęknie.
Wystarczy? Co? Co za kretyn? Ile razy mam jeszcze tak zaskoczyć? Come on! Mój Boże. Czy to jest jakiś troll? Ja będę tak skakał, aż zginę? Dobra robota. Udowodniłeś swoją moc. O mój Boże, dostaliśmy zwój karate. Upewnij się, żeby to przeczytać. Muhammad Styles Król. To jest napisane po angielsku. To nie może być tak autentyczne. Zwiększa obronę. Jej, mamy więcej obrony. Idziemy dalej. Aha, więc to jest ta twoja gra w karty. Mamy radość. I ty również ją masz. Fuck you. Dobra. Cieszmy się zatem. Szczerze mam wrażenie, że teraz nic nie stanie nam na drodze. Mamy takie broken skille, że... Co to kurwa jest? Ej, ziom. Co ci się stało? Właśnie tak kończy się przygoda w McDonaldzie. Co jest? To my go zaatakowaliśmy, czy on zaatakował nas? Dobra, skille? Wawa, okej. Nie podoba mi się to, ale na pewno jeśli użyjemy cool pose, który sprawia, że Terry czuje się cool, ale tak naprawdę nie jest cool, mam nadzieję, że to nam pomoże przetrwać, natomiast o mój Boże, Nern rzeczywiście ma umiejętności dyskusji. Opowiedz swojemu przyjacielowi kilka swoich ruchów superbohatera, zwiększa SP. Mam maksymalny SP, cholera, to jest bezużyteczne. Dobra, przenieś to. Aha, okej. Zdychaj. Aha, bijemy mu po zero. Nie walczmy z tym, nie. Jeszcze nas pokona, nie ma sensu. Chodźmy za to... dalej. Okej. Tędy już szliśmy. Spróbujmy tędy. Halo? Wracaj. Zawróć. Tylko dla silnych mężczyzn. Okej. Tak bardzo jak kopie mnie to po honorze, to mam wrażenie, że nie mamy tutaj szans przetrwania. Zaraz się okaże. Walczmy. Okej, Terry. Knuckle drop. Zobaczmy. Masz jakieś powers? Nie masz. Dobra. Okej, nie trafił. Dobrze. Come on. Wierzę, że jesteśmy w stanie tu wygrać. Co? Co ten wąż zrobił? Ej, dobra, może uda nam się wygrać z tym czymś. Come on. Wierzę w siebie. O mój Boże! Wow! Okej, zostajemy tu, idziemy dalej. Najwidoczniej tutaj da się wygrać. Na ten moment jesteśmy w stanie przejść dalej i osiągnąć jakiś progres, więc... Walka z nimi to nie jest taki głupi pomysł. Okej. Co powiesz na Fireball? Hadouken! Come on! Okej. Nice. Coś tu jest w trawie. Halo? Co to? What? Czemu my z nim walczymy? Okej. Co ja zrobiłem nie tak? O nie, to był tylko zwykły biedak. Który nawet nie był silny. A Nern nauczył się zdolności opowiadania historii o duchach. To ma sens. Ciekawe, czy Nern zdobędzie... zdolność...
Rozmów o herbacie. Aha, może mi spać, okej. Fajnie. Masz wrażenie, jakby parę twoich rzeczy zniknęło. Serio? Kurwa, ukradli nam perfumy. Nie będziemy mogli się wskrzeszać. No cóż, shit happens. W sumie zabrali nam najbardziej wartościowy przedmiot. Co to jest? Co to jest? What? Halo? Patrz na ten uśmiech. Obrzydliwy. Oglądałem, jak ta bestia zabijała dziesiątki. I wciąż w tej chwili ja mogę tylko tu siedzieć i patrzeć w jego oczy. I on patrzy z powrotem, uśmiechając się. Ale ty chcesz zabić go, prawda? Będziesz potrzebował jakichś ładunków wybuchowych. Bomby, na przykład. I paru dobrych ludzi. Wtedy będziesz miał szansę. Okej. Dobra, w sumie może chodźmy tędy, bo jeszcze ani razu tędy nie szliśmy. Okej. Hej, koleś, wszystko w porządku? Co jest nie tak? Czujesz się nagle sentymentalny, bracie? Nie, po prostu cię pytam. Nadchodzi. Zamykam swoje oczy. Żegnaj, Olaf. Elo? Lukas oddał swój ostatni oddech. Aha. Okay. Nie jestem pewny, o co tu chodziło. W każdym razie... Cała armia kolesi przebiegała tędy, żeby złapać dziewczynę. Łysiejący koleś w różowym oraz... podłużnogłowy koleś w zielonym... zniszczyli most. Oni wyglądali na przerażonych, żaden z nich nie wyglądał na nadającego się do walki. Wszyscy się wkurzyli, zaczęli odchodzić. Wtedy nagle ta trójka kolesi z niesamowitymi włosami znaleźli dziewczynę. Właściwie ona była w tym aucie. Dosyć szalone, he? Oni zaprosili wszystkich do swojego domu klubowego w starej fabryce. Nie poszedłem tam. Ta laska wyglądała brzydko. Ty knoju. Zamknięte. Dobra. Dostaliśmy troszeczkę dialogu fabularnego i spadamy, I guess. Więc... powinniśmy... pójść tędy? Halo? O, cześć. Koleś. Dziewczyna jest przed nami. Ona jest w klubie. Ale ci ładni chłoptasi obolce wykopali mnie stamtąd, więc teraz muszę ci skopać dupę, bolcu. Aha. Zobaczymy, czy jesteś w stanie. Nauczyliśmy się horse stance. Zwiększa SP. To akurat nie potrzebuję tego. Dobra. To miłej śmierci, I guess. No, możemy go przestraszyć opowieścią o duchach. To ma sens. Spróbujmy dla beki. Okej. Aha, 700 obrażeń. Goodbye. Jestem nie do zatopienia, jak Titanic. Właśnie zginąłeś. Derry prawie wbił poziom. W sumie spoko. Okej. Chodźmy dalej, I guess. Tam jest jakiś koleś. Halo, dzień dobry! Nawet nie próbuj przeskoczyć tego. Jesteś zbyt gruby i wyglądasz na sztywniaka. Weź rower, koleś. Stracisz trochę kilogramów. No cóż, nie jesteśmy w stanie skakać kompletnie, więc musimy zawrócić. Kolejna lokacja, w której nie możemy nic zrobić. Yo! Co się dzieje, mój bracie?
Masz trochę maksów dla mnie? Pójdę swoją paczką. Dobra. LRH, spoko. No to mamy teraz drużynę składającą się z czwórki. I możemy się napierdzielać z kim wlezie. Cześć. Nara. Yo. Gdzie ty idziesz? Chodź tutaj. Hej, Porky, zostaw go w spokoju. Rando nie chce rozpoczynać gówna bez powodu. Powiedziałem, chodź tutaj, teraz. Nie ma takiej opcji, nope. Nie mogę się ruszyć, what the... Oho, dzi do głowy przyszedł. Mamy jakiś problem? O, nareszcie jakaś konkretna bitka. Z chęcią skopię wam dupę moim hadukenem. Ale najpierw spróbujmy położyć tego wysokiego pana. Za pomocą karabinu maszynowego z pięści, ponieważ to brzmi fajnie. Okej, więc... Czy to działa na wszystkie cele? Nie działa na wszystkie. Niedobrze. Dobra, no to postrzel sobie kogo tam chcesz. A ty uderz ich głową, ponieważ to jedyne co potrafisz. Nice. No zobaczymy, czy wytrzyma ten atak. O, przetrzymał. Auć. Okej. A, brat nie może walczyć. To jest nieciekawa sytuacja. Dobra, zajmijmy się jednym. Co to jest TP? Wiem co to jest SP, ale nie rozumiem czym jest TP. Dobra, nieważne. Twoim zadaniem będzie... Uleczenie samego siebie. Wszyscy na jednego. Dobra, skończył się stun. To jest twój koniec. Uwaga się. Dobra. Rage ma 1 HP, to jest cud, że on jeszcze żyje. Dobra. Nie mam nic do leczenia, niedobrze. Dobra, Rage, prawdopodobnie zginiesz. No ale takie życie. Nie wszyscy mogą przetrwać w tym świecie. Good night. Te eksplozje są dosyć mocne. Dobra. Ty będziesz się bronił. Ty też będziesz się bronił. Najwyżej popadacie. Brat ich położy. No właśnie. O, Nern, może nawet zdobędziesz level. Nice. Jako jedyny w sumie. Bo brat raczej nie dostanie poziomu za tych cieniasów. Easy. No właśnie. Perfumy, 37 maxów i cola, spoko. Nara, fajnie było. Cholera, musimy się wrócić, się uzdrowić. Dobra, wróciłem się do ogniska, mamy już wszystko na fullu, więc możemy iść dalej. Mam nadzieję, że spotkamy tu coś ciekawego. Okej, okay, safe, nice. Spokonuta. Ogólnie ta gra ma spoko muzykę, trzeba przyznać. No, tam jest jakiś kolo. Siema. Kocham tę piosenkę, ona przypomina mi młodość. To jest perfekcyjna chwila, mam nadzieję, że nikt mi jej nie zrujnuje. Ja nie chcę z tobą walczyć, czemu mnie zaatakowałeś? Ty? Okej. Okay. To jest twój koniec w takim razie. Po co ci to było? Q.
Kurde, przetrwał to. Twardy jest. Dobranoc na zawsze. Możemy zabrać radyjka ze sobą? A, możemy je wyłączyć. Nie gra, jest spoko. Dlaczego my musimy bez powodu zabijać tylu ludzi? To jest bez sensu. A to kto? Siema. Znowu musimy walczyć? Okej. Dajmy z siebie wszystko w tej walce. Kurde, przez FPS-y przy nagrywaniu frapsem nie widzę, co muszę kliknąć, żeby użyć skilla. To jest przykre. Fraps tak bardzo. Shit, spaliłem combo. Kurde, ci ludzie są naprawdę wytrzymali. Boże, jak on mało bije, wytyfy, to jest jakiś cienias kompletny. Come on! Myślę, że mogę sobie teraz uciąć dłuższą drzemkę. Nara. Szkoda mi cię, stary. Tylu ludzi ginie bez powodu. Czemu? Czy oni muszą mnie atakować, skoro nie mają szans? Przecież to bez sensu. A to co znowu? Zawróć. Zabij teraz. Cześć. Nie zwracaj uwagi na naszego szefa. On przejął ten gang po swoim bracie. I on myśli, że jego imię jest kijowe, więc udaje twardziela. Ale my tak naprawdę jesteśmy nieszkodliwi. No problem, mate. Yo. Wow. Jestem naprawdę zaskoczony, że w ogóle znalazłeś to miejsce. Musisz być naprawdę niesamowity w podróżowaniu i tak dalej. Wiesz co? Armia Rando rozbiła sobie obóz tutaj, żeby znaleźć tę dziewczynę. Oni odcięli nasze połączenie ze światem. Jeśli możesz się pozbyć tych kolesi na tym terytorium, pozwolę ci przejść. Za tym punktem jest jedyny generator w przeciągu paru mil. Gdzie jest pełny benzyny. A wyglądasz jak typ, który lubi wąchać benzynę. Aha. No patrzcie, człowiek żyje 20 lat i wciąż dowiaduje się nowych rzeczy o sobie. A zresztą, co za różnica. Dobra, rozumiem. Tak, skopij im dupę. Jednak musimy przejść. Okej. Wspaniale. No dobra, więc w następnym odcinku zajmiemy się oczyszczaniem tego terytorium z Armii Rando. A na ten moment muszę się już z wami pożegnać, bo ten film w sumie sporo już trwa jak na lisę. Dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. Niho! Nie jestem jeszcze pod wrażeniem.